Cześć, witajcie, z tej strony Hubianko, a to jest kolejny odcinek z South Park Kijek Prawdy. No i w dzisiejszym odcinku jesteśmy na kolejnym etapie. Poprzednio zaatakował nas ten wróbel, czy jakby go tam nazwać. Ja go ogólnie pokonałem, już nie nagrywałem tego z tego względu, że po prostu nie mogłem gry zapisać, zabiłem go nie nagrywając. I powiem wam, że jakoś tak, no po prostu zabiłem, nic się szczególnego nie zdarzyło. Matki Cartmana, coś tam widziałem. Przejdziemy, tyle że musimy użyć Nagasaki. Tutaj coś czuję. No, okej, kulki, wszystko, tu wszystko jest, rozumiecie? Wszystko. Dobra, rozwalone. Aha, tutaj trzeba będzie użyć sondy. Czyżby tu? Tak, tutaj. O kurde, no nieźle. Dobra. Jesus Christ. Jak to fajnie mówi. O! Jesus Christ! Dobra. Ogólnie jedna osoba pisała w komentarzach, że ciekawe jaki... Co powiesz na koniec gry? I didn't join the company for this. We've got our orders. Yeah, but how come we always get the shit jobs? Go clean out the barracks. Go round up civilians in their homes. Go up a gay man's butthole and guard against intruders. Fucking sucks. Armed guards? What are they doing here? Whoever seeks to blow up the city clearly doesn't want anyone stopping them. You must get past them, new kid. Go fuck them up. Dobra. To co? O ich rozwalić, tak? I właśnie odnośnie tej osoby, która pisała, że ciekawy jaki będzie koniec. No ja jestem, powiem wam, strasznie ciekawy. Nie wiem jaki koniec. Dobra, tutaj go trochę ogłuszymy. Take cover! Dobra, dostali. Są delikatnie zdruzgotani tymi strzałami i jednocześnie trafiłem ich tutaj ładnie. Dobra, więc co by, z czego by skorzystać, co? Może myślę, że skorzystamy z miksturki. Ej kurde, mikstury, ja, skończyły mi się mikstury. Szybkość, znaczy kawa mi się skończyła, no to nieźle. Dobra, to skorzystamy z łuk refleksyjny. Okej. Okay. Na ciebie czy na ciebie? Sniper SWAT. No to na ciebie. Za jeden tylko? No bez przesady. Zdolności, niech będzie, grać strzał. Musimy to wykorzystać w 100%, wiecie? No nieźle, chło, stary. Kurde, to będzie wyczynowe dopiero. O, ładnie mi tutaj HP spadło. O, nie. Bez przesady, że takie mają obrażenia się to wali wszystko. Nieźle, ej, dobra, zobaczmy co to na to. Za jeden wszystko. No bez przesady. Tamten wymień. Okej, okay, bardzo ładnie. O, dobra, widać, że tutaj po prostu działy nie tyle obrażenia, chociaż tutaj miały znaczenie bardziej, bym powiedział, po prostu te różne po prostu oddziały wywołujące na nich mróz i tego typu sprawy. O, co to jest? New kid came to the storm at dark. Neath the cold depths of the London heart. Hello, new kid. I am Katatafish. Katatafish of the stomach's cove. The trigger of the thermonuclear device lies before you. I have tried to solve its riddle, but I have been unable to disarm it. Katatafish riddle will soon be told. No nieźle. There are only moments to spare. Find a way to disengage the trigger, or all will be lost. See that handicap sign? You need a part. Dobra, musimy to rozbroić. Nie wiem, to jest świadomo. Trzeba to rozbroić. Ale weźmy na początek, co możemy wziąć w sumie. Tu nigdzie już nic nie zrobimy. See that handicap sign? You need a part. You're forgetting your station, Commander Douchebag. I am your king. Ale co to trzeba zrobić, co? Inwalida? No nie kumam. See that handicap sign? You need a part. No nie bardzo. No nie bardzo, więc o co tutaj chodzi? Warto spróbować wszystkiego. No nie wiem, wiecie co? Nie wiem, naprawdę. Otsukaman? Chociaż?
Nie, no. To chyba nie tu. See that handicap sign? You need a part. Nie, tu nic nie ma. Nie, tutaj też. Choć... Nie, to nie. Dobra, to zmienimy kumpla. Zdecydowanie tak. Drużyna i na ciebie. Oh yes, right away, my lord. Shall I lick your asshole? Więc ty też nie. Odpadasz. Drużyna. Znów każdego po kolei jedziemy. Skoro tak. Well, I'm flattered you thought of me, but I wouldn't even know where to begin. No to kolejny lecimy, nie? I tak będziemy kolejny. Teraz kolejna ciebie. Wybierz kumpla. Jednorożec? Więc ty też nie. Może ty? No chociaż ci to, tak, możliwe, że to ty właśnie. O, to będzie ten, na bank. Wiedziałem, wiem, już wiem, który. Tak, to będziesz ty. No i wiedziałem. Where is the command, my lord? This calls for a little bardic access. O kurde. Co my tu mamy, co? Snook abortion sequence initiated. Begin electro. O nie, znów to samo. Kliknij, dobra. Every critter holds it dear. Small. Cold. Christmas so danger. So abortion. Abortion access slit dilated. Initiate chip removal. And it happens once a year. Wrong chip. Arrow. Not that I need. Dobra, mam nadzieję, że się udało. To jest trudne. Wrong chip. Self destruction sequence aborted. Czyżby się udało, proszę państwa? Czyżby? Jestem strasznie ciekaw, co nas czeka teraz. Jakby się nam to udało, to jest bardzo ważna rzecz. What is it, Mr. Slade? What are you feeling? Jesus Christ! Great job, new kid. But your journey is not yet complete. Yes, but should we ever need your services again, we will call. Great job! You've disarmed the snook! South Park is saved! Yes. Now let's finish this, new kid. Let's be clad once and for all and take back the stick of truth! Dobra, mamy nowych ziomków. Otrzymałeś właśnie nowe przedmioty. Naciśnij i aby zobaczyć, co to takiego. Dobra, no to zobaczmy, co to takiego w końcu. I co my tu mamy? Miksturki jakieś, wiadomo. Miksturki zawsze, ale jakieś przedmioty. Mi ta korona, tak? Pancerz. O, fajne. Dobra, to załóżmy. I jakieś rękawice rycerza. Dobra, niech będzie. No i to chyba wszystko, nie? Dobra. No ale co teraz, co? It'll be totally worth it when we get the stick back. Dobra. Czyżby tutaj? Nie wiem, nie bardzo. Weźmy tutaj zadania. Przejrzyj się przez Forte Cyclede i pokonaj go w jego kryjówce. To czyżby to było tutaj? Nie, my się cofamy, wiecie? Skoro tak, no to musimy lecieć do... Chociaż może by tutaj rozwalić to, nie? Dobra, skoro nie, to nie, okej. Okay. Nie przedłużając za bardzo, lecimy dalej po prostu. Ło, widzicie ile tutaj tego wszystkiego? Ho, ho, nieźle, dobra, wbijmy tam. Fools! You thought you could conquer the fortress of darkness! Back away from that stuff! Well, but I have yet to complete my army. You have come to witness the power of darkness. Stop! Clyde! You have no idea what that stuff is! Yeah, it's green sauce from Taco Bell. I took it from their construction site. Dude, that's not Taco Bell sauce. Then why'd I find it at the Taco Bell? It leaked out of a UFO, Clyde! It's toxic goo from another galaxy! Think about it! Since when does Taco Bell have a green sauce, dude? Actually, since about a year ago. What? Taco Bell has green sauce now. No way. They've had it longer than a year. I've always gotten spicy green burritos. Yeah, no, I'm saying in the packets. They just started putting green sauce in packets. The fuck? How the fuck did I miss this? Haha! I don't seem so foolish now, do I? That doesn't mean you have Taco Bell green sauce, dip fuck! Yeah, Clyde, why do you think that shit's glowing? Maybe because of the three varieties of chili peppers. Just give us a stick, asshole. Or what? You'll beat me up? Haha! I've got another surprise for you. Mm-hmm.
Stało się. Oż ty, wiedziałem. I'm gonna make love to you, woman. Get him, Commander Douchebag! No i wszystko jasne, znowu to samo. I mamy tego ziomka. Niedobrze, niedobrze, niedobrze bardzo. O, stary. Powiedz mi, co ty tu masz, he? Nie, na ciebie boss. Boss? No, boss, dobra, no rozumiem. Zdolności chociaż nie bardzo, wiecie co, przedmioty. O, mamy miksturę szybkości. A użyjmy tego. A może... Jestem obrzydzony? To musimy usunąć wszystkie minusy. Koniecznie. Uzdrowienie. Dobra, minusy usunięte. Bardzo ładnie. 52 tysiące HP. Łoszczy w życie. To będzie boss. To jest hardkorowy boss, z którym miałem szansę. Nie, nie, nie. Chyba zmienimy kumpla, wiecie? Chyba tak zrobię. Dobra, zmienimy kumpla na kart. Kili. Don't forget to tip your serving wench. No i stracimy HP. No nie, no nie, 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 nie. HP tracimy, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Tak nie może być. Dobra, wkuszmy go. Dobra, dostał coś tam, niby coś dostał. Od tych obrażeń, ale zdolność, tak, zdolność, grę strzał, na ciebie. Nie, 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 nie. Łogiem, to na hardcora było zrobione. Ochyda. Pięknie, pięknie, dobra, lecznicza. Na ciebie. Dobra. Okej, okay, uleczony. Skorzystajmy może z ciebie. Obrzydzimy go. O, bardzo ładnie. Dobra, najpierw musimy... Możemy użyć miksturki. Nie, nie możemy w sumie, nie? Dobra, to moc... Nie, nie moc. Uzdrowienia, tak jest. Uzdrowienia. Minus usunięte. Bardzo ładnie. Dobra, coś tam dostałeś, stary, niby. Weźmy, damy ci miksturkę sił, nie mocy, tak. Tobie. Teraz tobie zadamy takie coś. Ogarnij się, facio. I na ciebie zdolności, tak. O, ostatnią rzecz spaprałem. Dobra. No nie. Nie. Dobra, dostał trochę. Odszedł sobie. Dobra, no to... Musimy skorzystać z szybkości. Myślę, że tak, to byłoby dobre. Okej. Niech będzie. Na ciebie. Dostałeś bardzo ładnie. Ale to nie wszystko. Jeszcze raz. I kolejny bardzo ładny cios. I teraz musimy użyć... nie wiem. Co by tu użyć? What do you do for fun? Art, art? No. Nie, nie, nie. I raised you from the dead, you have to obey. Obey, baby. No nie. In high sing! No nie, no nie, nie. Tylko nie to, ja nie mogę. Idę. Musimy zrobić coś takiego. Uleczymy go.
bardzo ładnie. Skorzystajmy z tego, niech będzie. 2500, teraz ty, proszę cię. Nie, czemu go podpaliłeś? Czemu on go podpalił? Ale się lagło. Eons of torment are at an end, ruler of darkness. You know what? I'm not playing anymore. You have broken the rules of the stick, and for that I banish thee. I banish thee from space and time. No, nieźle. We did it, dude. That was awesome. You did it. Your noble quest is at an end. And for all your deeds and all your time put into this, I hereby promote you to King Douchebag. Congratulations. Król Dekiel, brawo. Quickly. Now let's get the stick back to safety before anyone can do. We've got him. We've got the Dragonborn. Dragonborn? What the? What? Smosh, did ya? Is the Dragonborn. Just can't stop being a thorn in our side, huh? He has the stick of truth. How does this guy know you, King Douchebag? King Douchebag? Is that what you told him your name was? Why didn't you tell them your real name, Dovahkiin? Dovahkiin? You don't remember, do you? How we tried to find you? Look, that stick belongs with the Fighters of Zaron. Give it back. Fighters of Zaron? Boys, what's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO has crashed to Earth. You see, in 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh, God. Oh, brother, spare us. Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, until 4 years ago when we investigated a child. Yawn, yawn, yawn. A child who had an unnatural power inside him. I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. But he slipped through our hands. The government wants the new kid for his farts? That's dumb. His farts? No! His amazing ability to make friends so quickly on any social network. Before he was 5 years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. Do you have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us, Dovahkiin. Time to stop resisting and use your gift for your country. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin? You have to do what the government tells you to do, just like me. We're all just pawns in their game. I'll admit you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across, and yet all you seem to really care about is this. It must be very important. What does it do? Whoever controls the stick controls the universe, dumbass. Yeah, stupid. Controls the... But then I wouldn't have to do what I was told anymore. I could... I control the universe! Get back! Back, I say, all of you! I can do anything! Anything I want! I no longer need you, new kid! Oh, I control the universe! Damn thing! How does it work? Show me how it works! Yeah, right! Dovahkiin, why should we be on the opposite sides? Dobrze, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku było myślę, że na tyle. Ja się z wami żegnam. No i na razie. Cześć. I can offer you all. Just get me safely out of here. You can rule with this once again. You underestimated the character of the Fighters of Zaron. What binds us is more than that relic. And you failed to recognize the character of our alliance. Yes, and that friendship is more important to any of us than even the stick of truth. Dude, where are you going? Princess Kenny!
At least one of you has some sense. You'd sell us all out? But why, Princess Kinney? Because Princess Kinney was born a half-orc, whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman? You see, when humans and elves lived together in the Forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the Stick of Truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited and plotted all this time to take the stick from you. For Princess Kinney is true heir to the Stick of Truth. Wow, that's pretty cute. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something convoluted needs explaining, you show up? Because every time I show up and explain something, I earn a freckle. Princess Kitty, come back here! Please?